Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku wracamy do samolotu E-Jet Family, czyli do naszych Embraerów. Tutaj jestem na stronie właśnie GitHuba tego projektu, tego samolotu. Okej, tutaj mamy tą stronę główną, gdzie mamy cały kod źródłowy i tutaj mamy release, tak? Pojawił się nowy release 24 kwietnia. No i główne zmiany to są właśnie dwa systemy, ACARS i CPDLC. ACARS jest to Aircraft Communication Addressing and Reporting System, czyli taki system do komunikowania się tekstowego między pilotami, czy też pobierania informacji tekstowych o pogodzie, o ATIS i tak dalej. A ten system to jest Controller Pilot Data Link Communication, który służy do komunikacji z ATC poprzez też komunikację tekstową. Można pomyśleć, że to jest coś w rodzaju SMS-ów, tak? Piloci mogą sobie SMS-ować do na przykład wieży kontroli lotów, albo też otrzymywać coś w rodzaju właśnie SMS-a, tak jak właśnie, jeżeli chodzi o pogodę czy ATIS-y. Oczywiście to działa troszkę w innej technologii w rzeczywistości, bo to jest wysyłane komunikacją radiową albo też przez satelity. No a u nas w symulatorze będzie to działało po prostu przez internet. No i mamy tutaj w pełni działający właśnie ten system CPDLC do komunikacji z ATC. I mamy tutaj wspierane dwa backendy tak zwane, tak? Czyli można powiedzieć protokoły, po których będziemy się komunikować i mamy do wyboru Flight Gear Multiplier. To działa poprzez IRC, co nie do końca jeszcze przetestowałem. Tutaj mamy informacje na wiki Flight Geara, jak tutaj się pod ten IRC podłączyć. Mamy serwer, mamy porty. Oczywiście musimy mieć klienta do IRC-a, żeby tam móc wpisać ten adres i się z IRC-em połączyć. IRC to dosyć już stary komunikator tekstowy. Tu mamy nawet parę klientów wymienionych, jakie możemy użyć. O właśnie, ja bardzo chyba w latach 90. używałem mIRC-a. Także bardzo stary komunikator, dzisiaj już troszkę odchodzący do lamusa, ale nie wiem właśnie dalej troszkę jak to działa przez IRC-a, że robiłem testy, że wysyłałem wiadomości i na IRC-a nic nie trafiało. Więc nie wiem troszkę jak to ma działać. W każdym razie mamy możliwość tak używania multiplayera w Flight Gear oraz mamy też protokoł HOPI. Z tym, że HOPI to jest zewnętrzny protokół, taki portal, z którym musimy się połączyć poprzez tutaj wtyczkę HOPI ACARS Plugin. Ja tą wtyczkę sobie teraz zainstaluję od razu, żeby już to mieć i zobaczymy sobie też jak to zrobić. Tu mamy właśnie kod źródłowy tej wtyczki, tego samego autora, który zrobił ten samolot cały. No i tak, readme, tak? Tutaj ważne jest to, że musimy najpierw dostać tak zwany token, czy też logon, czy po prostu nasz taki token do logowania się do tego portalu HOPI. Jak tu sobie wejdziemy w ten link tym razem, tak, jesteśmy na tej stronie HOPI. Tu warto sobie też poczytać, tu jest w ogóle cały ten system ACARS opisany, czym on jest i jak to działa. Także tu mamy dużo informacji do poczytania, ale teraz co nas interesuje, to jest ta strona Get Logon Code. Tutaj musimy podać swoje dane, musimy podać swoje imię, nazwisko, musimy podać swój e-mail, na który dostaniemy właśnie nasz token i musimy tutaj uwierzytelnić się, że nie jesteśmy robotem. Tu mamy śmieszne pytanie, co jest najlepszym przyjacielem człowieka, czy tam kto jest najlepszym przyjacielem człowieka? Trzy literki, jeżeli nie wiesz, to sobie wygoogluj. Oczywiście chodzi o psa, więc wpisujemy sobie po angielsku dog i zostaniemy uwierzytelnieni. No i po wypełnieniu tego i dajemy register. Wtedy na maila, jaki tutaj podamy, otrzymamy po prostu nasz token, który sobie za chwilę użyjemy. I tutaj też mamy stronę My Account. Możemy tutaj też się zalogować. Oczywiście podajemy dokładnie te same dane, co przy rejestracji, czyli nasze imię, nazwisko, nasz ten sam e-mail i oczywiście logon, który dostaliśmy wcześniej na maila. I teraz potwierdzając nasze logowanie, dostajemy tylko jedną opcję konfiguracyjną. Możemy sobie wybrać sieć, do której chcemy, żeby nasz hopin był podłączony. No i domyślnie jest to sieć VATSIM, tak? Mamy też ICAO, mamy też jakieś dwie sieci, których nawet nie znam, EFSAT i SXC. No jeżeli latamy głównie offline, to możemy wybrać NON. I to tutaj mamy opis, co to oznacza, że trafimy do takiej sieci ludzi, którzy właśnie nie są nigdzie podłączeni. I to jest dobre, jeżeli chcemy właśnie utrzymywać informacje ACARS tekstowe. Jeżeli chodzi o METAR, czy tam TAF, czy ATIS, czy tam jakieś pewne inne komunikaty, ale nie chcemy być w pełni podłączeni do jakiejś sieci z jakimiś restrykcjami, zasadami, tak jak właśnie jest to na VATSIM czy na IVAO, tak, także tutaj możemy sobie wybrać sieć NON. Dobrze, ja sobie na razie może zostawię ten VATSIM, nie będę tego zmieniał. Także tyle, jeżeli chodzi o konfigurację i ten portal, także co najważniejsze, to dostajemy nasz token. I teraz musimy ten token wpisać, w ogóle to musimy wpisać do pliku preferences, tu jak pisze autor, do pliku preferences XML, musimy do taga sim dopisać ten cały tag HOPI.
Ale ja nie polecam tego zrobienia w Preferences XML, bo to jest plik instalacyjny FlightGeara. Lepiej to sobie trzymać w osobnym pliku, w naszym pliku, który będziemy sobie dołączać do launchera. I tak sobie to zróbmy. Dlatego idziemy sobie do dowolnego katalogu, gdzie chcemy sobie trzymać nasze pliki konfiguracyjne FlightGeara. Ja tutaj mam specjalnie stworzony do tego katalog. Dodajmy tu sobie nowy plik. Nazwijmy go sobie jakkolwiek. Ja sobie to nazwę Hopi z rozszerzeniem XML zamiast TXT. OK. Edytujmy to sobie. No i teraz musimy przekleić cały ten blok SIM, z tym, że tutaj musimy też uwzględnić property list, czyli całą strukturę, jaka jest wymagana, czyli najpierw tak musimy, jeżeli robimy własny plik XML, to musimy właśnie to zawrzeć wszystko w property list. Tutaj autor tego nie podaje, bo on tutaj mówi o użyciu już pliku, który tą strukturę property list zawiera, więc tutaj on tego nie podaje, ale my sobie to wszystko teraz skopiujemy i wklejamy tutaj między property list, ok. No i teraz musimy tutaj ten tak token, ten tekst tutaj zamienić na nasz token, który otrzymaliśmy w mailu po rejestracji. Ja tutaj nic nie podam, bo nie chcę później wymazywać wideo, żeby ten token ukryć, no bo ten token powinien być tajny, nie powinniśmy go nigdzie ujawniać. Kolejna rzecz, która tutaj będzie problematyczna, to, że ten URL zawiera w sobie znak ampersand, który tutaj parser XML no, wywali się na tym, powie, że nie potrafi tego sparsować. Więc tutaj musimy sobie zawrzeć to w blok cData. Dajmy takie coś jak jeszcze chyba klamra, tak, cData i znowu klamra. I teraz zamknijmy kwadratowa, kwadratowa i ostra. Klamra, dobra. No i w ten sposób podajemy tak do parsera XML, żeby traktował to jako zwykły tekst, a nie coś do sparsowania. Dobra. I mamy kolejną opcję jako auto start. Tutaj, jeżeli chcemy, żeby od razu nasz samolot Embraer używał Hopi do komunikacji, to możemy tu napisać wartość true. No ja tak zrobię. Dajmy sobie true. Niech od razu używa Hopi. I uruchamiamy teraz nasz FlightGear. Idziemy na razie w ustawienia i tutaj musimy dopisać linijkę myślnik config równa się nasz katalog, u mnie to jest dfgfs i pliczek, tu mam właśnie hopie xml i tutaj w ten sposób dołączamy sobie nasz dodatkowy plik xml. Dobrze, zrobiliśmy to, co jest w readme tutaj w opisie. Teraz pobierzmy sobie ten plugin, tak? Możemy zrobić download zip i to sobie rozpakować. Ja sobie to zrobię inaczej, pobiorę sobie kod źródłowy poprzez Gita. Teraz ja tutaj sobie idę do mojego katalogu addons. Trzymamy to sobie w jakimkolwiek katalogu. Ja sobie trzymam w takim. Idziemy sobie. Teraz sobie tutaj odpalę konsolę i wpisujemy git clone i wklejamy tego urla. OK, pobrało się, tak? To jest malutka paczuszka, więc szybko się pobrało. No i teraz oczywiście musimy też dodać to rozszerzenie do FlightGeara. Więc idziemy do naszego launchera. I teraz idziemy w dodatki i tutaj mamy katalogi dodatkowych modułów, robimy dodaj. Idziemy do naszego katalogu, gdzie mamy właśnie tą wtyczkę, wybierz katalog. I jest nasze Hopi ACARS wybrane. I upewniamy się, że ten checkbox jest zaznaczony, tak, że to nie jest przekreślone. No i to tyle, jeżeli chodzi o dodawanie Hopi. Zaraz to sobie zobaczymy w samolocie. Tu jeszcze patrzmy, co jest dalej. Mamy też wsparcie dla właśnie ACARS, dla pobierania informacji o METAR, czy o ATIS, czy o TAF i tak dalej, więc tutaj mamy aż trzy serwisy możliwe do wykorzystania. Jest też Hopi, który właśnie sobie dodaliśmy. Bez tego, bez dodania tej wtyczki nie będziemy mieli takiej możliwości, a to jest dosyć istotne, bo poprzez Hopi możemy pobierać ATIS-y, komunikaty ATIS dla w zasadzie całego świata. Jest to też wskazane, jeżeli latamy w sieci WATSIM. Bo tak, bo tutaj ten portal amerykańskiej administracji oceanicznej i atmosferycznej, on nie zapewni nam ATIS-a, on zapewni nam tylko METAR i TAF, także Hopi nam zapewni też ATIS, ale też możemy tutaj ściągać METARy, TAFy i short TAFy, krótkie TAFy. I mamy coś jeszcze takiego jak DATIS, to jest wspierane tylko dla Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj dzięki Hopi możemy też popierać sobie chociażby ATIS-y w zasadzie całego świata, w tym Polski. Także tutaj warto tego Hopi jednak sobie doinstalować. I kolejna ciekawa nowość to jest FlightDeck Printer, czyli taka pokładowa drukarka się pojawiła, chyba po raz pierwszy we FlightGear. I mamy tutaj tak możliwość drukowania tych komunikatów ACARS, jak i CPDLC, więc wszystkie te wiadomości możemy sobie wrzucić na drukarkę. No i tutaj mamy pokazane, jak to wygląda. No i mamy też inne improvementsy,
ulepszenia, ale już nie będziemy się tutaj w to wdrażać. Zobaczymy sobie, właśnie głównie skupię się w tym odcinku na tych nowościach związanych z drukowaniem i z tymi komunikatami. Także jestem w samolocie, ale teraz upewnijmy się, czy rzeczywiście nasze konfigi zostały dodane. Naciśnijmy klawisz slash, tam gdzie jest też znak zapytania, otworzy nam się okienko Internal Properties. Idziemy tutaj do katalogu SIM i teraz do Hopi. Gdzie będzie Hopi? Tu jest Hopi. Tak, i upewniamy się, że jest wszystko to, co tutaj sobie wpisaliśmy, więc rzeczywiście jest. Jest autostart true, jest mój token, który teraz muszę tu zamazać i jest URL. Także wszystko powinno działać. Także jeżeli zobaczymy sobie tutaj nasz kokpit, to mamy tutaj flight buga, który pokazywałem wcześniej i on tak dalej mi tutaj działa. Mamy lotniska. Tak, jest, są te moje pliki jeszcze tutaj dodane. Ja dawno w tym samolocie nie byłem. Tutaj mamy drukarkę. Tak, jest drukarka. Zaraz ją sobie zobaczymy. Zobaczmy sobie overhead panel, bo tutaj też widzę, zmieniły się te pokrętła. Wyglądają dużo lepiej. No także troszkę ten samolot zaczyna wyglądać lepiej, ale też no jeszcze jest dużo, dużo do poprawy, tak, bo ten kokpit wciąż, no, przydałyby się tekstury. Tutaj na przykład wygląda to tragicznie. No ale dobra. Powoli ten samolot się rozwija. Na razie może nie wygląda, ale dostaje bardzo fajne funkcjonalności. Dobrze, włączamy baterię i dajmy sobie jeszcze Grand Power. To było Options i Grand Power. I włączamy tu GPU Grand Power. Dobrze. Możemy włączyć sobie światła NAV, że operujemy w samolocie. No proszę, tutaj też widzimy, dodały nam się poświaty takie. Mamy tu jakieś światło. Więc mamy też troszkę oświetlenie lepiej zrobione. No i tak, zobaczmy sobie tą drukarkę. Postaram się to jakoś ustawić kamerą i przybliżymy się. Jeszcze troszkę niefajnie. OK. Coś może widać. Tak, mamy pewne przyciski. Dajmy Ctrl-C. Co my tu mamy? Tak, mamy strefę klikalną na papier. Mamy trzy przyciski klikalne. Mamy przycisk OFF, który nie działa. To by oznaczało, że drukarka chyba będzie wyłączona, jakbyśmy to kliknęli. Mamy tutaj przycisk uszkodzenie, ale tutaj on jest nieklikalny, chyba że to jest tylko lampka, która by informowała, że drukarka nie działa. Tu mamy przycisk tajemniczy dla mnie ALRT RST, coś jakby alert reset, coś w tym stylu, ale klikając go nic się nie dzieje, nie zauważyłem, żeby coś tu się działo. I mamy test. Jak damy sobie test, o proszę, idzie wydruk testowy. To nam też miga to światełko, ten przycisk to jest Paper ADV Advance, nie jestem pewny, ale tak, tu chodzi o to, że jak to klikniemy, to no papier się wysuwa, tak? Czyli tak samo podczas wydruku ten papier się wysuwa, dlatego ta lampka miga. Także możemy tutaj sobie wysunąć po prostu biały papier bez nadruku. No i teraz taki wydruk, fajnie to jest nawet animowany, ta kartka się tak troszkę huśta. Możemy sobie kliknąć, czyli jakby zabrać i on się automatycznie tutaj nam przykleja pod glare shield i możemy tu sobie teraz, a mam tylko jeden wydruk, tu strzałkami byśmy się przełączali. Dobrze, mamy nasz pierwszy wydruk testowy, ale teraz zobaczmy sobie te nowe systemy do komunikacji tekstowej, które są tutaj w MCDU dodane. Na dzień dobry trzeba iść sobie w NAV, idziemy sobie teraz w ATC i idziemy na drugą stronę, bo są dwie strony, jesteśmy na pierwszej, idziemy w next, jest 2x2 i mamy Data Link Config, konfiguracja. Idziemy w konfigurację. Mamy naszą opcję domyślnie wybraną Hopi. To chyba dlatego właśnie, że ustawiłem w XML-u flagę true, żeby Hopi był domyślnie wybrany jako ten, powiedzmy, background, jak tutaj to nazywa autor. Czyli ta nasza sieć pod spodem, która będzie wysyłała nasze wiadomości tekstowe, czy też gdzie ma być wysyłana, jak to ma działać. Oczywiście Hopi bardziej używamy tutaj przy komunikacji ATC w sieci WATSIM. Żeby się połączyć do WATSIM, musimy jeszcze tutaj sobie użyć połączenia Swift, czyli musimy mieć zainstalowanego klienta Swift, skonfigurować go sobie tam pod sieć WATSIM, a teraz we FlightGear tutaj sobie to kliknąć i skonfigurować połączenie FlightGear do naszego klienta Swift. Trochę to skomplikowane. Może kiedyś zacznę latać na WATSIM, to wam to wszystko pokażę. Także tutaj Hopi bardziej będzie działał z WATSIM, czy też z innymi sieciami, jak i WAU i tak dalej. Ale mamy też do wyboru FlightGear Multiplier. Mamy też do wyboru None, czyli nic. To w zasadzie wyłączy nam całą tą funkcjonalność. Ja na razie dam sobie ten FlightGear Multiplier może. Wróćmy teraz do ATC Index.
Jesteśmy na stronie drugiej, wróćmy do pierwszej. I teraz idziemy w logon status. Tutaj mamy stronę specjalnie do połączenia się z jakimś ATC. Domyślnie jestem disconnected, ale w tej chwili jestem disconnected, a to dlatego, że w ogóle nie jestem połączony do sieci multiplayer. Dajmy sobie ustawienia multiplayer. Wybierzmy sobie serwer, tylko niech się pokaże lista. Nie chcę Singapuru, bez przesady. Dajmy sobie Frankfurt, Niemcy. Connect. O, i widzimy teraz, że jesteśmy ready. Więc od razu jesteśmy jakby połączeni. Też tutaj ten data link wykrywa, że mamy łączność z siecią. No i teraz moglibyśmy tutaj wpisać ATC. No nie wiem, dajmy Warszawę. Chociaż to nie ma pewnie sensu, bo nikt tam nie siedzi. EPWA. I podajemy tutaj, z kim chcemy się połączyć, czyli nawiązać login, połączenie, logon. I klikamy logon tutaj, po prawej stronie. I jest wiadomość send, czy też chęć połączenia się jest wysłana. I po połączeniu się tutaj powinno być napisane open, co by oznaczało, że jesteśmy mamy otwarte połączenie z Warszawą, ale tutaj nie wiem do końca, jak to działa. Tu powinno się wysyłać to na komunikator IRC, tak jak tutaj było napisane w dokumentacji tego samolotu, ale też nie jestem w stanie na razie tego zweryfikować, może potrzebuję więcej czasu na tym usiąść, bo też nagrywam trochę na szybko. Także tak by to wyglądało. Tu mamy też FG Multiplier, potwierdzenie, że jesteśmy podłączeni pod sieć Multiplier we FlightGear, że używamy tego backendu do tutaj komunikacji tekstowej jako data link. A wejdźmy sobie jeszcze tutaj next. Czemu mi tutaj mówi 100 above? Coś jest nie tak z tym tutaj kokpitem. Dajmy sobie teraz konfigurację jeszcze raz i wejdźmy sobie teraz, ustawmy sobie teraz Hopi. I teraz mając Hopi, dajmy sobie tutaj też logon status. Ok, jestem ready. Mamy rzeczywiście Hopi wybrane. No i teraz mógłbym wysłać chęć połączenia się z EPWA, z Warszawą, ale jak mnie mam na sieci WACIM, bo moje Hopi jest połączone teraz z WACIMem. Taką sobie konfigurację zostawiłem. No ale to też mi nie zadziała oczywiście, bo też nie jestem połączony z siecią WACIM w żaden sposób, więc nie ma sensu raczej tego w ten sposób wysyłać. Także w ten sposób by tutaj wyglądało łączenie się z ATC. Mamy też logi, moglibyśmy sobie podejrzeć wszystkie komunikaty, jakie tutaj mamy. Mamy na razie Data Link FlightGear Multiplier App, czyli chęć nawiązania połączenia. Aha, nie, to jest właśnie to, że się połączyliśmy z siecią Multiplier. Okej, w ogóle. Ale nie mam żadnych informacji o innych połączeniach, więc nie wiem dlaczego jeszcze. Może trzeba odczekać. Może to połączenie tam stara się nawiązać, a nie może. Dobra. Także tak tutaj to wygląda, ten Controller Pilot Data Link Communication, czyli CPDLC. Zobaczmy sobie teraz tutaj przycisk DLK, czyli Data Link. No i tutaj mamy możliwość właśnie otrzymywania informacji ACARS-em, czyli tym Aircraft Communication Addressing and Reporting System. I tak, mamy coś takiego jak, a zobaczmy sobie najpierw konfigurację, mamy ACARS konfigurację i tutaj też możemy sobie wybrać, przez jaki tutaj ten protokół ma być nam dostarczana pogoda albo ATIS. Domyślnie jest auto. Auto oznacza, że w pierwszej kolejności będzie używany Hopi, o ile Hopi mamy skonfigurowany. Czyli, że mamy wtyczkę i że mamy ten konfig dodany. No, my mamy dodany, więc wszystko będzie tutaj odbywało się przez protokół Hopi. Możemy to zmienić, możemy dać wybrać, że chcemy Hopi, co i tak jest tym samym. Tutaj mamy tą Narodową Administrację Oceaniczną i Atmosferyczną Stanów Zjednoczonych. Czy to też tam zadziała, jeżeli chodzi o pobieranie pogody, bo to działa i tak we FlightGear. Możemy dać off, co oznacza, że opcja pogody w ogóle nam zniknie i nie będziemy mogli pytać o pogodę. Zostawię auto. No i mamy też pytanie o ATIS, Source o ATIS też jest auto, czyli domyślnie będzie Hopi. Możemy zmienić jawnie na Hopi, że chcemy używać, i możemy też zmienić na DATIS. Z tym, że DATIS będzie nam działał tylko dla Stanów Zjednoczonych. Także z auto domyślnie zadziała nam Hopi, o ile jest skonfigurowany. Jak nie, to będzie używał tego DATIS-a, ale to nam zadziała tylko dla Stanów Zjednoczonych, więc na przykład dla Warszawy ATIS-u bym już wtedy nie otrzymał. No i off tak samo wyłącza nam tą opcję całkowicie, że nie możemy o ATIS zapytać. Dobrze, zostawmy sobie auto. Dajmy teraz, wróćmy tutaj i zobaczymy sobie kolejne opcje. Mamy tutaj odebrane wiadomości, na razie pusto, tu będą wysłane wiadomości. A po prawej stronie mamy już właśnie nasze requesty, nasze wysyłanie wiadomości tekstowych.
Mamy coś takiego najpierw jak free form. Może jeszcze najpierw ja tutaj wyłączę komunikację, ustawianie dźwięku. Chyba Wionika. Tak, wyłączmy tego gadacza, bo nie wiem czemu, ale to jest chyba jakiś bug, że mi tutaj ciągle mówi, że jestem 100 stóp nad ziemią. Dobrze, także pierwsza tutaj opcja to jest free form, taka luźna komunikacja. Możemy sobie wysłać tutaj luźną wiadomość do kogokolwiek, tak? Tu mamy od kogo, od Esperom, tak? Nasz callsign. Tu możemy sobie napisać, tak, do kogo chcemy wysłać ten callsign. Tylko tak, ja jestem skonfigurowany. Może tu jeszcze sobie wrócę do konfiguracji, bo ja chyba jestem skonfigurowany na, tak, na Hopi. A ustawmy sobie multiplier, flagi multiplier na razie. Nie będę tam na Wacim, chociaż i tak nic nie wyślę. Dobra, może zobaczmy z tym. Idziemy na DLK. Dobrze, dajmy free form, tak? Teraz piszemy, do kogo chcemy pisać, tak? Czyli jakiś call sign jakiegoś pilota, no nie wiem, coś tutaj napiszmy z czapy, że tak powiem. I treść wiadomości. Co ciekawe, nie trzeba podawać, mamy już opcję send, ale napiszmy tam coś, nie wiem, jakiś test. I mamy treść wiadomości, możemy to teraz wysłać, tak? I tamten gracz powinien to w jakiś sposób otrzymać, ale nie wiem w jaki sposób, czy to na kanale IRC odczyta, czy FlightGear to z IRC-a pobierze i mu wyświetli. Troszkę nie wiem, jak to działa. A zobaczmy listę multipilotów. Tu mam też czat. OK, jest SPNTX. Nie wiem, czy do niego coś wyślę. Czy by to było też widoczne na czacie. November Tango X-Ray. I podmieniamy. Wyślemy mu hello. I wyślijmy. No nie wiem, czy to zadziała, ale tu na czacie nic nie widać, więc tutaj akurat też używa Embraera, także ciekawe, mógłby otrzymać taką wiadomość. Tutaj mamy send, tak, wiadomości, które wysłaliśmy, więc tu możemy je zobaczyć i możemy je wydrukować. Mamy też tutaj właśnie print i nasza drukarka drukuje naszą wiadomość i też tutaj się przykleja nasza karteczka. Tak, mamy wysłane hello do Sierra Papa November Tango X-Ray. Dobra. Wróćmy. Mamy też odebrane wiadomości. No, tutaj nie mamy żadnych odebranych wiadomości, więc tutaj drugi pilot do nas nie odpisał jeszcze. Nie wiem, czy odpiszę i czy to w ogóle zadziała. No powinno, jestem w multiplayer, więc myślę, że tak to powinno działać, że tak moglibyśmy sobie wysłać dowolną wiadomość. Możliwe, że też moglibyśmy wysłać tutaj wiadomość do ATC, czyli byśmy wtedy wpisali kod ICAO lotniska, tylko oczywiście musiałaby być na multiplayer we FlightGear ustawiona jakaś wieża rzeczywiście przez jakiegoś człowieka, więc też podejrzewam, że powinno to w ten sposób działać. No ale no cóż... Na razie nie jestem w stanie zweryfikować tego, czy rzeczywiście ta komunikacja działa. Musiałbym odpalić się ewentualnie na dwa kompy i rzeczywiście tutaj zobaczyć, czy dostaję jakieś wiadomości. Dobra, ale jedźmy dalej. Dalej mamy pogodę. Możemy tutaj poprosić o pogodę. Możemy poprosić o metar po prostu dla danego lotniska. Dajmy Warszawę. EPWA. Wpisujemy. I potwierdzamy send. I po chwili tak pojawia nam się new message, dostaliśmy nową wiadomość, klikamy ją i mamy naszą wiadomość, nasz metar pogodowy dla Warszawy. Też możemy go sobie wydrukować i nasza drukarka już tutaj pracuje i metar jest wydrukowany. Tak, jest metar dla Warszawy. Dajmy wróć. No możemy też poprosić o TAF, tutaj też dla Warszawy, dajmy na to. Jest new message, ale zobaczmy sobie teraz receive messages. Tak, widzimy naszą odebraną wiadomość tutaj nową. Tak, mamy zaznaczone new, że tej wiadomości jeszcze nie odczytaliśmy, czyli naszego tutaj TAF-u nie odczytaliśmy. Możemy to sobie kliknąć. Tu mamy nawet na dwie strony
i możemy też sobie tutaj druknąć i się nam ładnie drukuje. I wydrukowało się. Dobra. Także troszkę papieru zużyję. Na szczęście to papier elektroniczny tylko. Dobra. Tak, co tu mamy jeszcze w Weather? No mamy jeszcze shorta, tak, taką krótszą wersję TAF-u. No i mamy ATIS-y. Możemy też poprosić o ATIS i poprośmy o Warszawę. Powinniśmy otrzymać, bo jesteśmy podłączeni do HOPI. Także już mamy odpowiedź. Proszę, jest ATIS dla Warszawy. I mamy tu nawet, tak, też dwie strony całkiem obszerne. Wydrukujmy go też sobie. I proszę, pięknie się drukuje. Super wynalazek. Super feature tutaj. Możemy tu przeglądać sobie nasze wszystkie wydruki teraz zrobione. Tak, no jest ATIS. No tu mamy na taką formę, może jeszcze się przybliżę. Mamy taką formę czytaną. This is Warsaw Information. Mike, czyli tak kod informacji tego ATIS-a. Tak, czas, expect Victor arrival from, no i tak dalej. Tu mamy nawet for ATC clearance contact, tak, i mamy częstotliwości. No tutaj właśnie bardzo przydatne informacje, jeżeli chodzi o latanie w ATIS, bo rzeczywiście tu są rzeczywiste metary dla danego lotniska. To nie jest to, co mamy we FlightGear ustawione, tylko to są rzeczywiste metary popierane właśnie z sieci HOPI. Także zobaczmy sobie, co my tu mamy dalej. Wróćmy i... Dobrze, ATIS był i mamy coś takiego jak Pre-Departure Clearance, czyli takie poproszenie o zgody na lot IFR. No tutaj takimi samolotami zawsze latamy IFR. No i tak, możemy sobie wysłać taką wiadomość, tylko to też ma sens bardziej, jeżeli właśnie latamy w sieci WATSIM. Tutaj mamy Flight ID, numer identyfikacyjny naszego lotu, który chyba też musi się zgadzać z tym, co składamy w WATSIM. Aircraft Type, czyli typ samolotu, ma nasz Embraer 170, Origin, czyli lotnisko, z którego startujemy, Warszawa, bramka, na której stoimy, tutaj w zasadzie nie mam pojęcia, na czym ja stoję, dam 12 na przykład. Facility, tutaj szczerze powiedziawszy nie wiem, co się wpisuje. Mamy ATIS, ATIS było Mike, możemy dać Mike. I destination, czyli lotnisko, do którego lecimy. No nie wiem, co tam damy sobie. EP. Nie wiem, GD, Gdańsk, tak? Na przykład. Jeszcze nie ma senta, trzeba podać te facility. Cóż to się podaje? Jeżeli ktoś wie, to napiszcie w komentarzu. I mamy teraz dopiero opcję send, możemy to sobie wysłać. I teraz też ATC powinno otrzymać taką wiadomość, że chcemy wykonać tak, taki lot, no i że poprosiliśmy o zgodę. No tutaj akurat nic nie otrzymam, bo też do WATSIM-a podłączony nie jestem. I mamy jeszcze Oceanic Clearance, czyli takie pozwolenia na loty przez ocean. Tutaj akurat jeszcze to nie jest zaimplementowane, więc nic tutaj z tym nie zrobimy. No ale tak to działa, tak to funkcjonuje jak na razie i no, jest całkiem fajnie, że mamy no, takie feature'y. No i tym bardziej, że mamy właśnie też drukareczkę, która nam tutaj możemy sobie wydrukować. Tak, taki feature mieliśmy w Airbusie A320, ale w Microsoft Flight Simulator, z tego co widziałem. A tutaj mamy to po raz pierwszy chyba we FlightGear. Jeszcze nie widziałem takiego feature'a we FlightGear, że była drukarka. Mam nadzieję, że poprzez to, że FlightGear jest open source, to takie feature'y też dosyć szybko pojawią się w innych samolotach. Bo czemu by nie, bo teraz to powinno być dużo prościej, żeby na przykład wykorzystać taką drukarkę i przenieść ją na przykład do Airbusa A320 we FlightGear, czy też do dowolnie innego samolotu. Także to tyle będzie, jeżeli chodzi o te nowe feature'y, jeżeli chodzi o drukareczkę i o komunikację tekstową. No tutaj za bardzo aż tak to nie przetestowałem, no bo nie jestem tutaj podłączony do sieci WATSIM, to najlepiej by się sprawdzało w sieciach WATSIM. No jeżeli chodzi o sieć FlightGear, to tam też nie do końca jeszcze wiem, co z tym IRC-em, jak to działa. Powinno to działać, że to powinno być chyba wysyłane na IRC i może ewentualnie tam ktoś mógłby takie komunikaty czytać. Nie wiem do końca, jak to jeszcze działa. Ale jeżeli też wiecie, to dajcie znać w komentarzu i może też z czasem tutaj też potestujemy to więcej i bardziej, ten samolot. Bo na razie tak, tylko nowe feature'y bez latania. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki, do następnego razu. Cześć!